Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Poradzisz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj witam was w moim pierwszym wyścigu w największej lidze na świecie PSGL na F1 23. Tak, jeden z moich teammateów z Ferrari, czyli Nicolas Longey, do tego wyścigu nie mógł podejść, ponieważ miał jakieś problemy z kierownicą, także dane mi było go zastąpić. No i tak jak też widzicie, wróciliśmy do normalnych samochodów, to znaczy nie jeździmy już samochodami F1 World, ponieważ błąd z oponami, tak zwana afera oponowa, już jest za nami, to zostało naprawione, no i wracamy do jeżdżenia normalnymi bolidami, no i dlatego widzicie mnie w koszulce Ferrari, w bolidzie Ferrari, no i walczymy. Walczymy na najwyższym poziomie, Liga PSGL dla tych niewtajemniczonych, no absolutny top, tutaj każdy w stawce jest kierowcą podstawowym e-sportowym w tym sezonie, może z jednym czy dwoma wyjątkami, także tutaj nie ma mowy o słabych nazwiskach w tej lidze i na pewno nie będzie to łatwy wyścig, ale damy z siebie wszystko. Interlagos, tor w Brazylii, który naprawdę bardzo mi na tej gierce przypadł do gustu. W treningach to tempo było bardzo dobre, także tutaj pewność siebie jest na wysokim poziomie. Dobra, koniec tego gadania, kwalifikacje. No i zaczynamy standardowo od sesji Q1, która tak jak widzicie odbywa się w mokrych warunkach, co akurat dla mnie było całkiem dobrą wiadomością, ponieważ zawsze czułem się w mokrych warunkach, niezależnie od gry, zawsze czułem się mocny. No i tak też jest tutaj dzisiaj na Interlagos, jeśli chodzi o tempo na deszczu, to wyglądało ono naprawdę porządku. Na początek Q1 dwa przejazdy na oponach wet, czyli z tych z niebieskim paseczkiem, aczkolwiek nad torem się przejaśnia, także chwilkę później zakładamy intery, no i na nich zdecydowanie wykręcimy szybszy czas okrążenia, no i właściwie od tego okrążenia zależy to, czy pojawimy się w Q2, ponieważ tak jak widzicie, już do końca sesji pozostało bardzo niewiele, także mamy to okrążenie, no i ewentualnie jeszcze jedno, jeżeli chcemy tutaj marzyć o wejściu do drugiej sesji czasówki. Jak na razie dwa fioletowe sektory, aczkolwiek to jest nieco zakłamana wersja, że tak powiem. Rzeczywiście nie mieliśmy fioletowych splitów w tych dwóch sektorach. Mimo tego, jak widzicie, Jarno Opmier przekracza linię mety 16.0, ale my pobijamy dwukrotnego mistrza świata i robimy czas 15.929. Kilku kierowców nas jeszcze pobiło w ramach tych swoich drugich okrążeń, ale i tak bezpiecznie przechodzimy do Q2 z ósmej pozycji i ta strata do lidera nie była zbyt duża, także tak jak mówię, w mokrych warunkach, na mokrym torze czujemy się naprawdę mocno. Przechodzimy już teraz do Q2 i jak widzicie, nad torem dalej się przejaśnia, już do tego stopnia, że nie pada, tor po prostu jest mokry, ale nie ma już tego kolejnych kropli deszczu, także tutaj w Q2 na pewno będziemy kończyć tę sesję na slickach, więc ten bunker, swoją drogą najszybszy w sesji, ale ten bunker na interach absolutnie nie ma znaczenia. No i nie ukrywam, troszeczkę chciałbym, żeby tego deszczu było więcej, ponieważ, no tak jak widzieliście, naprawdę na mokrym torze mieliśmy świetną formę. No ale cóż, przechodzimy już na sliki, no i do takich warunków, do których raczej jesteśmy bardziej przyzwyczajeni i które bardziej jakby, no do których jesteśmy po prostu przygotowani, tak? Raczej nie przygotowujemy się pod deszczowe kwalifikacje, raczej przygotowujemy się pod właśnie suchą nawierzchnię toru. Nasz pierwszy lap na softach w Q2 i ten lap był całkiem przyzwoity, aczkolwiek troszeczkę trzeba przestawić swoją pamięć mięśniową po tym, jak przejechało się te kilkanaście okrążeń w deszczu, to te pierwsze okrążenie z powrotem na suchej nawierzchni, no po prostu jest mnóstwo przyczepności i trzeba się do tego przyzwyczaić, więc czas minuta 7.330 to na pewno nie jest czas, który da mi wejście do Q3, to było takie po prostu okrążenie rozgrzewkowe, żeby przyzwyczaić się do tego, że tor jest suchy i do tych poziomów przyczepności, no i to finałowe kółko w Q2, które teraz przed nami, to ono będzie miało realne znaczenie. Dobry przejazd przez Eski Senny, całkiem nieźle tutaj skleiło. Co prawda delta jest minimalnie na czerwono, ale mimo wszystko jest to dobry split pierwszego sektora. Teraz wchodzimy w zakręt numer 4, tutaj elegancko na limicie i przechodzimy do najbardziej wymagającego sektora na tym torze, czyli do tej środkowej części toru i tutaj oczywiście z gazem do dechy i szybkie dohamowanie do trzeciego biegu. Na chwilę na gazie, potem
znowu długi, ostry zakręt w lewo, no i ten ślepy zakręt w prawo na, że tak powiem, dokończenie trzeciego sektora. Wszystkie te trzy zakręty bardzo czysto, bardzo ładnie udało nam się przejechać, no i poprawiamy się o ponad 10 sekundy. Teraz jeszcze zostaje ostatni zakręt, tutaj również czysto, na limicie, no i kończymy tę sesję właśnie z takim okrążeniem, które będzie okrążeniem minuta 7200, coś w ten deseń, minuta 7237. Skakujemy na siódmą pozycję i to będzie czas, który da nam wejście do Q3, bo za nami już wielu kierowców nie było. Wchodzimy do Q3, no i jest to naprawdę świetny rezultat. Jeszcze raz podkreślam, że jest to no, niesamowicie mocna stawka, więc tutaj wejście do Q3, niezależnie w jakim stylu, to jest sukces. Także będziemy walczyć w finałowej sesji czasówki. I mamy na nią przygotowaną aż 3 świeże komplety opon, ponieważ nie wykorzystywaliśmy opon w Q1, wykorzystaliśmy 2 komplety w Q2, więc na tę sesję mamy jeszcze 2 komplety z tej, że tak powiem, podstawowej alokacji, no i jeszcze ten komplet, który dostaje się od Pirelli na samą sesję Q3. Pierwszy lap w Q3 wyjechałem od razu, no i jak widzieliście, tam spory błąd przed ostatnim zakrętem, zahaczyłem trawę po prawej stronie, straciłem kontrolę nad samochodem, więc z tego okrążenia po prostu się wycofałem, szybko wróciłem do boksu, no i wyjeżdżam jeszcze raz na kolejne okrążenie na softach. Naprawdę tymi softami mogę sobie rządzić, robić z nimi co chcę, ponieważ no, mam tych kompletów aż nadmiar, a i tak będziemy mieli restart przed wyścigiem, więc nie muszę też myśleć o softach w kontekście wyścigowym. Drugi lap w tej sesji dosyć średni, split był wręcz gorszy niż na tym pierwszym okrążeniu, także nie jestem z tego okrążenia zbytnio zadowolony, ale jest to jakiekolwiek okrążenie, warto takie po prostu gdzieś tam mieć, żeby na tym ostatnim okrążeniu mieć deltę, no i jeżeli to ostatnie okrążenie wyjdzie, no to przynajmniej jakiekolwiek okrążenie w tej sesji mieć. Także przed nami teraz ostatnie, no i decydujące okrążenie, od którego zależeć będzie nasza pozycja startowa w Grand Prix Brazylii. Także pierwszy zakręt hamujemy jak najpóźniej, tylko to jest możliwe. No i tutaj bardzo łatwo stracić kontrolę nad samochodem, bardzo łatwo przesadzić się z gazem, ale przejeżdżamy bardzo czysto te sekcje, poprawiamy się o 30-40 tysięcznych względem i tak już przyzwoitego pierwszego sektora, więc jak na razie wygląda to dobrze. Czysto przejeżdżamy zakręt numer 4, no i teraz przed nami najważniejsza sekcja na tym torze, czyli drugi sektor. Szósty bieg, lekkie odpuszczenie gazu i z powrotem gaz do dechy przez cały czas trwania tego zakrętu i szybkie zejście do trójki, potem znowu długi lewy zakręt, tutaj trzeba jechać blisko tarki wewnętrznej i znowu jak najwcześniej na gazie. No i teraz ten ślepy zakręt tutaj pod wyjście, jak widzicie, przygotowuje swój samochód, gaz do dechy i to jest zysk ogromnej ilości czasu, poprawiamy się prawie 0,2 sekundy. I teraz ostatni zakręt tutaj blisko apexa, używamy tarki po zewnętrznej, gaz do dechy i było to naprawdę solidne okrążenie z naszej strony i chyba nie złamiemy bariery minuty 7 sekund, ale i tak będzie to naprawdę solidny czas okrążenia. Minuta 7.006, wskakujemy na razie na czwartą pozycję, a na koniec kwalifikacji będzie to pozycja numer 6, ponieważ pobił nas jeszcze Barry Borumant i Shanaka Clay, ale i tak mamy świetną pozycję startową, biorąc pod uwagę, jeszcze raz podkreślam, bardzo wysoki poziom tej stawki. Także my już jesteśmy na polach startowych, będziemy startować na hardach, zjeżdżamy potem na medy i standardowo w wyścigu zostawiam was ze mną i z moimi inżynierami. Słyszymy się po wyścigu, no i co? Zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić z tej pozycji. Okay. Yeah, good luck. You changed fuel, Barry? Yep. Okay. Even gonna defend? Keep Danny behind. You need to keep Danny behind for one or two laps and then let him go to catch Fabrizio. Fabrizio will not go. No, but yeah, so then Danny will catch Fabrizio. Danny will stay behind.
Doesn't matter anyways. They can go. Oh! Is anyone on horse ahead of me? No. Okay, only Barry, Lucas before anyone on horse, like, and people behind. Okay. Does Patrick have damage? No. I don't have his stream. Yarn on 20 ERS. I think he does. Yep, into the pits. Oh! Oh, what just happened? Nothing. Just drive. Nothing. Yeah. Okay, I'm not gonna battle this. I think. There isn't really a point. Maybe we are on different strat. Yeah. What lap will Jack drop off? Next lap, right? Yes. Lap 6, massive drop off on softs. Care about Tom. Lucas is going. Could I go on Lucas? You can. Yes. And get Danny DRS. Ah, oh, wasted so much battery. And now, Barry, we need to overtake them before they pit. So we will gap Lucas. Got 60%. They will continue. They will continue because they are in the train, so who cares? Yeah, exactly. Yeah, some of them might go for hearts. Oh, someone in the pits. Some money. Yep. For mediums. Jake pitted for mediums. Yeah, Barry, now we need very good pace. Like, don't... Make sure you don't get involved in any... Yeah, no pitting. Oh, Jet pitting? Jet has to go onto hearts then. That's shit. I mean, for him. Lucas 43. Yeah, well, he's gonna short it, and I cannot do shit. Yeah, for now we need the best pace, so like, don't play any games with him. Okay, I got DRS to you guys. Guy is lifting. Yeah, I can see. Wilson pitted. Should I go in -2? Yes.
Dla tych mniej wtajemniczonych szybko tutaj wtrącę, co teraz powiedziałem. Powiedziałem, że czy dalej mamy zjechać do boksu na okrążeniu minus 2. Generalnie przed każdym wyścigiem ustalamy sobie z inżynierami taką deltę, takie domyślne okrążenie, na którym będziemy zjeżdżać i potem w trakcie wyścigu komunikujemy się po prostu w taki sposób, że zjedziemy na okrążeniu 0, czyli dokładnie tym samym okrążeniu, które ustawimy sobie przed wyścigiem, czy na przykład minus 2, czyli dwa okrążenia wcześniej. W tym wyścigu tą naszą deltą było okrążenie numer 20, więc tutaj pytając się, czy mam zjechać na okrążeniu minus 2, pytam się, czy mam zjechać na okrążeniu 18, czyli tym, na którym teraz jesteśmy. For, what is for me? Is it delta lap still? Yeah, we don't. Maybe to make minus 2. I know what to do now. So what's the plan? Minus 2 still? Yeah. Look at passing me. Yep. Ask him here if you can, or he will use. Oh, he will use. Fuck. Nah, he's using. Lucas going in this lap. Let's just see where Tomek comes out. Cleaner, I think. I know. Stay close, Barry. Look at Peter and he was shit. He break for the first line. Yeah, but I will do the same. Yeah, don't risk it, man. No need. There's no game. Oh, I agree with Nico, I think we can pass. It's gonna be chaos. I'm ahead of Lucas. Yeah, so don't make his life easy. Yeah, there's such a gap between Wilson and the Aston Martin. Yeah, fair. They didn't beat behind. Yeah, no. Yeah, Lucas has to use. I'm just gonna wait a little bit, because there's chaos in front of me. Need to recharge the battery like 10 more percent. Need to catch that DRS. Quick. Everyone flashing in front. Lucas will catch. Use too much barrier also. Yeah. They will cut and they will slow down. But they will slow down, it's train. But you need to pass Wilson before he catches. He will catch next lap. Wilson will catch next lap. Yeah, Lucas only one lap better tires than you, Tomek, so. Alvaro letting people go. No i niestety, tak jak widzicie, będąc w sytuacji, w której jesteśmy wirtualnymi liderami tego wyścigu, mamy najświeższe opony, mamy za sobą Lucasa, który wcześniej wyścig prowadził, mamy za sobą Barry'ego, który wcześniej jechał na drugim miejscu.
No i dochodzi do takiego incydentu między mną a Dylanem Warrenem, który niestety z tego wyścigu mnie eliminuje. No i jest to naprawdę... Do dziś nagrywam ten komentarz i dzień po wyścigu i dalej strasznie boli mnie ten widok, bo byliśmy w naprawdę fantastycznej pozycji, dogoniliśmy liderów, mieliśmy praktycznie jedno ze świeższych opon i już wam zaspoileruję, że Barry, który wyprzedził, no, który był z 3,5 sekundy za nami, ten wyścig wygrał, więc spokojnie można powiedzieć, że jechaliśmy w tym wyścigu po zwycięstwo. No i niestety, taki incydent się wydarza. Jeśli chodzi o to, czy ja była wina, tutaj można się spierać. Mój divebomb na Dylanie był bardzo agresywny, aczkolwiek potem też uważam, że sam Dylan mógł odpuścić już do kolejnego zakrętu. Też nie pomogło, że w to wszystko wciskał się ten McLaren po zewnętrznej. No nie będę tutaj szukał winnych. Na pewno ja mogłem z tym manewrem poczekać. Wydaje mi się, że gdybyśmy poczekali na prostą, to spokojnie byśmy go dokonali. Dylan nie miał opon. Ja po prostu się podpaliłem, bo wiedziałem w tym momencie, że tutaj jest szansa nawet na zwycięstwo. Głupi błąd, ale trzeba wyciągnąć taki pozytyw, że jechaliśmy w tym wyścigu świetnym tempem, świetną strategią. No i tak jak mówię, byliśmy w pozycji, z której wyścig dało się nawet wygrać. Bywa. Niestety kolejny niefortunny wyścig z naszej strony. Ostatnio troszeczkę tych incydentów w wyścigach jest i to jest też coś, co ja sam muszę przepracować, bo nie można tutaj mówić o tym, że co wyścig to ja mam nieszczęście. No po prostu troszeczkę trzeba na tym torze też się uspokoić i to na pewno jest największy wniosek płynący z tego wyścigu. No tak jak widzieliście, wszystko było super, tylko jeden mały błąd i wyścig się totalnie dla nas kończy. Co ja mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że mimo wszystko film się podobał. Tak jak widzicie, no tego tempa na nowej grze nie brakuje i to potwierdzamy po raz kolejny, tym razem już nie w Worze, który może jest nieco poziom niżej niż PSGL, ale w samym PSGL-u, najlepszej lidze na świecie, jak równy z równym walczyliśmy z najlepszymi. Więc to jest pozytyw, który wyciągamy, ciśniemy dalej, mam nadzieję, że występów w PSGL będzie mi dane więcej. No cóż, nie pozostaje nic innego jak podziękować wam za oglądanie, dzięki za dzisiaj, no i słyszymy się wkrótce w kolejnych filmikach. Adios!